nami Krzysztof Napora. Chciałby się powiedzieć, jeden z wyróżniających się zawodników na boisku, ale w zasadzie dzisiaj cała drużyna od pewnego momentu w Chojnicach była wyróżniająca. Wygrywamy, można powiedzieć, po niesamowitym widowisku 3-1, bo to był taki mecz, gdzie do przerwy, jakbyśmy przegrywali 0-2, 0-3, chyba nie mielibyśmy pretensji, ale w drugiej połowie totalna metamorfoza i historyczna rzecz, bo jeszcze nikt tutaj w tym sezonie nie wygrał. Tak, na pewno widać było, że ten mecz był fajny, otwarty, fajnie dla publiczności, akcja za akcję. Dobrze się czuliśmy, gdzieś czuliśmy, że możemy tutaj wygrać, pierwszy raz przełamać tą drużynę Chojniczanki, która u siebie jeszcze nie wygrała. Także jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni, myślę, że mecz się bardzo podobał. Jak myślisz, przełomowy moment tego spotkania to ta bramka wyrównująca, czy doszukiwałbyś się jakiegoś innego momentu? No tak, na pewno ta bramka wyrównująca była takim przełomowym momentem. Poczuliśmy wtedy taką moc, że możemy tą Chojniczankę tutaj ograć. Na pewno w pierwszej połowie też mieliśmy dużo do tego sytuacji, ale gdzieś tam brakowało takiego spokoju i dogrania takiej piłki pierwszej otwierającej i później kończącej tą akcję. Skra jest jedną z rewelacji tego sezonu, to nie jest tutaj żadne nadużycie, ale no wiele osób mówiło, że ta prawdziwa weryfikacja to będą Chojnice, GKS Katowice i Górnik Polkowice, pierwszy egzamin zdany wzorowo. No i nie będzie się dało za chwilę uciec od takich pytań, czy my gramy o baraże, czy może o te miejsca 1-2 są nawet realne. Na razie nie panikujemy. Ze spokojem podchodzimy do tego wszystkiego i patrzymy na najbliższy mecz. Każdy najbliższy mecz jest dla nas najważniejszy i myślę, że to podejście daje nam bardzo dobre rezultaty, bo taki początek jeszcze chyba tutaj w klubie nie było, takiego początku, żeby było 5 zwycięstw i remis, tak? Dobrze mówię. Także patrzymy na następny mecz, nie robimy na sobie jakiejś wielkiej presji i jedziemy teraz do Lublina i to się dla nas liczy. Zanim do Lublina, no to wesoły powrót do domu po takim meczu nie może być inny. Jakie plany na dalsze świętowanie? No na pewno, no jak są takie dalekie wyjazdy, to zwycięstwo smakuje o wiele lepiej, bo ta podróż jest męcząca, a gdy się wygra, to wraca się o wiele lepiej. Dzięki bardzo i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki.